Rodowity Kielczanin, gitarzysta i kompozytor, pedagog i od czasu do czasu wokalista. Piotr Restecki był już wielokrotnie gościem w Radiu Kielce. W swojej dyskografii ma już cztery płyty. Ostatnią nagrał w domu, stąd tytuł Home. Są to długie kompozycje. Cała płyta trwa w granicach 40 minut, ale jest to płyta, która w tym momencie, jak już zauważam, cieszy się bardzo dużą popularnością wśród odbiorców. Przede wszystkim, że jest to płyta bardzo rozbudowana. Oczywiście, bo dochodzą takie instrumenty, jak wiadomo, syntezatory, dochodzi najnowocześniejszy instrument, najmłodszy instrument świata. Czyli tank drum z rodziny z instrumentów idiofonicznych. Mhm. No najmocniejszy instrument świata, którym gra się albo palcami, albo pałeczkami. Jak to usłyszałem, doszedłem do wniosku, że muszę się koniecznie na tym uczyć grać. Nie jest to trudne. Tak jak jest na płycie, w 100% jest do zagrania na scenie live. No w tym momencie już mnie nazywają One Man Band. A do tej pory One Man Show. I już wiadomo, że popularny rystek dzięki albumowi Home dokonał swojej twórczej zmiany. Ja doszedłem do wniosku, że jest to moja pierwsza płyta. Tych płyt już miałem. Cztery nagrane wcześniej, a ta piąta płyta jest moją pierwszą płytą, bo zaczyna się zupełnie nowa historia. To jest taki mój pomysł. Doszedłem do wniosku po płycie home, gdzie już zrealizowałem wszystko w domu, to co miałem powiedzieć, i w tym momencie po prostu wyruszam świat i wszystkie kompozycje będą inspirowane różnymi miejscami. A to pierwsze miejsce to Islandia, którą Piotr niedawno zwiedzał i zachwycił się przepięknymi krajobrazami. Jak przedstawi muzycznie Islandię, musimy cierpliwie poczekać.